Witam w kolejnym odcinku z gry The Pride of Tyrn. Dzisiaj będziemy wykonywać zadanie Nosił wilk razy kilka. Mamy iść do latarni morskiej. Szok i niedowierzanie. Petr został uprowadzony. Pędź do latarni, poznać szczegóły. No to sobie idziemy. Jest z nami Madzia i Wataha. Dobra, wchodzimy do latarni. Czy tam wieży Petra. Zobaczmy. Widzisz tego rybaka? Prawdopodobnie jako ostatni widział Petra. Możliwe. No to pogadajmy z tym rybakiem. Dowódca wam zaginął, co? Widziałem tego waszego Petra. Jak go jakiś wielkolud do łódki holował. Co za łódka? Jak wyglądała? Dziwna taka, panie. Kanciasta, szara, jakby nie nasza. Utor. Co tam, panie, mówicie pod nosem? Nic, nic. Gdzie to było? Za tym dużym wrakiem na plaży. Rzucili waszym generałem jak workiem i odpłynęli, a ja uciekłem. Rozumiem, dzięki, jesteś wolny. Ano, panie, przysłużyłem się, szczerym słowem się przysłużyłem. To może byście tak grosz jaki. Masz 10 sztuk złota i znikaj. Uniżenie, dziękuję, do widzenia. Do widzenia, rybak znika. Zagadaj Strinu. Opowieść świadka porwania nie pozostawiła wątpliwości. Za uprowadzeniem Petra stoi Utor. Narać się Strinu, co robić dalej. Strinu jest tutaj. Słyszeliście, co rybak powiedział. Petr jest już na pełnym morzu. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Edgar żyje. Utor nie straciłby tak ważnej persony. Prawdopodobnie chcą dostarczyć go do Taernu na pokazową egzekucję. Element terroryzowania tajerniczyków. Odpłynęli szalupą, więc gdzieś w okolicy musi być utorski okręt. Nie będzie prosto wytropić ich na morzu. Może poprosimy Mandu o pomoc? Tego gymnruida? Możesz spróbować. Ruszaj natychmiast. My pomyślimy jeszcze nad innymi opcjami. Ta jest. No dobrze, mamy iść do Mandu. Porozmawiaj z Mandu. Z relacji rybaka wynika, że Petr został uprowadzony na morze. Zapytaj Mandu, czy pomoże wam wyśledzić porywaczy generała. No idziemy. Tutaj zejściem na plażę, może nawet nie będzie nic do bicia, jest skrzyneczka. Nawet udało mi się podnieść, o, mamy walkę z jakimś czymsiem. Okej, tu jest Mandu. Przypływ przedłuża się w tym miesiącu. To chyba dobrze. Dobrze, można upolować co się chce i to zaraz przy brzegu. Przychodzę po pomoc. O, a co Gymnolid może człowiekowi pomóc? Nasz dowódca został porwany i wywieziony na okręt. Umiałbyś wytropić szalupę? Bym umiał, bo widziałem dziwne ludzkie pływadło niedawno. Ale jak ja pomagać wam, to wy pomóc mi. Z radością, Mandu, ale goni nas czas. Petr w każdej chwili może umrzeć. Ja wiem, ja rozumiem. To tak samo jak mój przyjaciel Gymnruid, którego ludzie zaciągnęli daleko od wody. Pomożemy ci znaleźć twojego przyjaciela. To dobrze, że pomożecie, bo tego waszego Petra to nie bardzo lubią. Nie bardzo mi się chce wam pomagać. Uratujecie mojego przyjaciela, to ja uratuję waszego. Gdzie jest ten twój kolega? Gdzie jest? Nie wiem. Ale wiem, gdzie jest ten, co go zabrał z wody. Leży splątany wodorostami przy wejściu do wraku. Widziałem, jak wyciągał Gymnruida z wody. Kiedy wrócił, to ja go do wody wyciągnąłem. Utopiłeś go? Nie całkiem. Znajdziecie go we wraku. Wypytajcie go o Gymnruida. Zajmiemy się tym, a ty zajmij się znalezieniem Petra. Dobra, idź na wrak statku. Mandu pokierował cię do rozbitego okrętu, gdzie zostawił poturbowanego delikwenta, który wyciągnął Gymnruida z wody i zaniósł w głąb lądu. Dobra, to idziemy na wrak. Tym razem się udało przejść bez walki. Zobaczymy, jak będzie na plaży. Tędy. No nawet względnie czysto.
tu mamy już instancję. O, jest jakiś Ben. Pomocy, ludzie, na pomoc. Ryby mnie atakują. Ryby? Pomóż mi, człowieku, rozwiąż mnie. Już myślałem, że ratunek nigdy nie nadejdzie. Nie tak szybko. Podobno zawlokłeś jakiegoś gymnoroida w głąb lądu. Gym co? No rybola, takiego jak Manduc, tam stoi niedaleko. Ano, złapał mi się taki mały rybol w sieci. Rzadka zdobycz w tych wodach. Dałem mu przez łeb i przehandlowałem, dobrą cenę dostałem. To przyszedłem po więcej. Tutaj dotykamy sedna problemu. Komu go przehandlowałeś i gdzie on jest? O co ci chodzi? Nie można złota za rybola wziąć, czy co? Co ten świat? Słuchaj, gnoju, nie mędrkuj mi tutaj, tylko gadaj, gdzie gymnrujdź. Dobra, tylko mnie rozwiąż. Rozwiążę cię, mów już. Rybol trafił do Arimala, który prowadzi wędrowną menażerię. Niedługo będzie robił występy u Lesgara. Oddajesz go do cyrku? Hej, co w tym złego? To tylko rybol. Rozwiąż mnie, powiedziałem, co chciałeś. Dobra, nie gnije. Dobra. Idź do karczmy Lesgara. Dowiedziałeś się, że młody gymnruid trafił do menażerii Arimala, który szykuje się do występów u Lesgara. Idź tam i uratuj rybola. Dobra, to idziemy. Tą samą drogą sobie wrócimy, mam nadzieję. Ale niestety nie udało się tak do końca. Idziemy dalej. To będzie najkrótsza droga do karczmy Lesgara. Załaduje nam mapę. I lecimy. O, właśnie zauważyłem, że mamy tutaj instancję Aral Karczma. Są jakieś tygryski i tak dalej. Ale mieliśmy chyba iść do karczmy. Uratuj rybola. No dobra. To może z tym ziomkiem pogadamy. Zapraszam na mój pokaz. Mam tutaj przerażającego krakena, postrach mórz i oceanów, pożeracza wysp, władcę wód. Gdzie to taki postrach oceanów trzymasz? Głęboko skryty przez okiem ciekawskich, przedwcześnie pokazany mógłby wzniecić panikę i stanowić zagrożenie. Zagrożenie to ty stanowisz, znam się na takich oszustach. Co? Wypraszam sobie. Gdzie zabrać tego gamonia? Co to potęgi i piękna przyrody docenić nie umie? Posłuchaj, skunksie. Oddaj gymnoroida po dobroci, a nikomu nie stanie się krzywda. Grozisz mi? Za cienki w uszach jesteś, żeby podskoczyć wielkiemu Arimalowi, władcy bestii. Zobaczymy, zamierzasz wypuścić tygrysa. Ciekawe, co ludzie powiedzą na to, że jesteś nędznym oszustem. Zamierzasz podburzyć ludzi. No dobra, może podburzmy tych ludzi. Podbóż tłum. Podbóż tłum przeciwko Arimalowi pod karczmą Lesgara. No to idziemy. Idziemy podburzać. Jaram się jak budka pod ambasadą. Lubię takie pokazy. Lubisz zdechły rybol oglądać? Przecież to oszust. Faktycznie, ta klatka coś mała na lewiatana. A widzisz, zajmijcie się tym Arimalem, bo idziecie na durnów. Dobra, robimy dalej. Dalej nic nie pokazał. Czekaj, gnoju, naucz mnie szacunku. Dobrze, pokażcie mu, że nie ma co z wami zadzierać. Będziemy tak dogadywać. Ciemny lud. Jestem tu, aby zażyć rozrywki, a waś pan mi to uniemożliwia. Zaiste, tamten wasz mość to oszust. W klatce ma zbiedzonego gymnruida. Nie może to być. Tam do kata to przeklętnik. W samo sedno, szanowny panie, w samo sedno. Dobra, dość tego. Idę odsłonić klatkę. Pewnie, nie ma na co czekać. Osoba.
Nie przeszkadzaj przybyłem. On chce was oszukać, ludzie, na niego. Dobra, to nam zaktualizowało. Uwolnij Gimnurida. Wściekły tłum rozszarpał Arimala. Uratuj Gimnurida z jego klatki. No dobra. Idziemy go ratować. Eilil się nagle pojawił tutaj. Rozmawiałem z Mandu i postanowiłem ci pomóc. Widzę, że przybyłem w samą porę. Tak, na sam koniec. Hehe, świetnie. O, masz małego rybola. Mandu wrócił z poszukiwań Petra. Pomoże nam, jak dostarczymy Gimnurida. Świetnie, gdzie się umówiliście? Nad zatoką Avira, na molo. To biegniemy, nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Idź na zatokę Avira. Uratowałeś małego rybola, idź na plażę tam, gdzie małże i znajdź Mandu. Wypuść Gimnurida do wody. Mandu podobno wpadł na trop Petra. A więc idziemy. Zobaczymy. Czy to o to tutaj chodzi? Ale jest Mandu, mamy instancję. Macie małego Gimnurida, dobrze z was ludzie. Zaraz pokażę młodemu prądy, które zabiorą go do domu. Pokaż nam lepiej, co się stało z Petrem. Tak, tak, właśnie do tego dopływałem. Dziwna łódka jest na małej skalistej wyspie. Petr też tam jest, ale nie daje oznak życia. Musicie się tam dostać. Pomogę wam, tylko musicie nauczyć się oddychać pod wodą. Głębia oddechu. Nie wiem, nie wiem. Kiedy będziecie gotowi, będę czekał tam, gdzie zwykle. Do zobaczenia. Zdobądź głębię oddechu. Zdobądź głębię oddechu, aby móc popłynąć z Mandu na wyspę, na której podobno jest Petr. Kiedy będziesz miał już pożądany przedmiot, porozmawiaj z Mandu, który stoi tam, gdzie zawsze. No, głębię oddechu można raczej kupić u Zohara, chociaż jeszcze z Eilirem zagadam. Aha, tutaj nic już nie mamy. To idziemy do Zohara, w takim bądź razie. Tutaj może jakoś się uda szybko przejść. Plażą. No może i się nie uda. Okej, tu ktoś się nadział na trzy komary. No już jesteśmy w wiosce druidów i zaraz będzie Zohar. To chyba będzie tutaj. Sprzedaj mi głębię oddechu. Dobra, mam tam głębię oddechu. Dobra, Mando stoi tam, gdzie zawsze. Tak więc idziemy do niego. Jeszcze w miarę było przejście dość czyste. O właśnie. Nie mam. Witaj człowieku, czego szukasz na brzegu morza. Mam głębię oddechu, płyniesz po Petra. Porozmawiaj z Petrem. Dzięki pomocy Mandu udało się zlokalizować Petra. Odnaleźliście go na niewielkiej skalistej wyspie. Porozmawiaj z generałem. Jeśli opuścisz wysepkę, będziesz chciał na nią wrócić, porozmawiaj z Mandu. No to gadamy z Petrem. Petr Wolsun. Jednak nie jesteście tak bezużyteczni, jak myślałem. Szybko, musimy ruszać. O, Edgar, jesteś. Nie na długo, panie generale. Petr, dobra, nieważne. Proszę nic nie mówić, jest pan ranny. Zobaczcie, czy ta łajba do czegoś się nadaje. Jest w pełni sprawna, możemy nią wrócić. Świetnie, pomóżcie mi wstać i wracajmy do domu. Jak dojdę do siebie, przedstawię wam plan. Ta jest. Wykonaliśmy. Nie? Oczywiście nic na nie.
zanim nie dostaliśmy. Następne zadanie to Morze Możliwości. I tutaj mamy całą naszą ferajnę, także w tym momencie ja zakończę odcinek. Wam dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jeszcze raz dzięki, cześć!